Cześć, Sianko, witajcie, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, już w 82. odcineczku na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca września po 1200 subskrypcji, więc zostaw tego suba, a ja będę ci naprawdę bardzo wdzięczny. Co, napiszcie hashtag zmiany, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co, widzowie, pewno się zastanawiacie, dlaczego hashtag zmiany. Ogólnie zaraz się wszystko dowiecie, ale na początku wam opowiem, co się pozmieniało na naszej serii, ale tutaj, widzowie, się nic nie pozmieniało. Chyba się, widzowie, nic nie pozmieniało, bo ja to nagrywam po tamtym odcinku, po poprzednim odcinku, co byłem w Germaxie, no to minęło godzinę, więc ja to godzinę temu nagrywałem tamtym odcinek, więc tak, i chyba się nic tu się nie pozmieniało na naszej serii, więc nie no, chyba nic tu nie robiłem poza odcinkiem, nie no, nic. Bemka, widzowie, jak widzicie, stoi już naprawiona po ostatnim odcineczku, jak się zepsuła. Oczywiście tego nie nagrywałem, jak ta bemka się zepsuła, ale to tam się... No, jedna część, jak to się zepsuła w tej bemce, ale już zrobiłem i teraz chodzi jak ta lala. Którym teraz tu ciągnikiem pojedziemy? Dobra, chyba pojedziemy ten... Fendziorem naszym, bo dawno nic z Fendem nie robiliśmy, więc chyba pojedziemy naszym Fendem, więc tak. Co? Jedziemy. Co, on nie pali? Aha, dobra. Ręczny zaciągnąłem, więc dlatego. Ale też... Dobra, tutaj oczywiście tędy. Zaraz, widzę, wam to wszystko powiem. Co się ten zmiana? Dobra, tutaj nic. Tutaj też się nic. Oczywiście, widzę, też... Hashtag zmiana, to pewno się zastanawiacie, dlaczego hashtag zmiana? Ogólnie hashtag zmiana dlatego, że w końcu mechanik mi wyremontował mi te dwie maszyny, co mówiłem w tamtym odcinku, tą przyczepę i brony. Ten udoskonalił na lepsze, ale to... ale to, widzowie, zaraz zobaczycie, jak te dwie maszyny wyglądają, bo zaraz dojeżdżamy na miejsce. Tutaj, dobra, zdążymy przed tym samochodem. Dobra, jedź, samochodziku. Ja tutaj oczywiście wykręcę się i wjadę tyłem już, żeby nie wykręcać się 150 razy. Ogólnie ten gościu to ma takie małe podwórko, ale to mechanik jest. Więc nic dziwnego, ale teraz ta przyczepa będzie wyglądała kozacko z tym Fendem. Oczywiście, widzę, przyczepa oczywiście tak wygląda, pomalowana na czerwono, tutaj też na czarno. Tutaj odświeżony jest ten czarny, bo tutaj też on pomalował to podwozie na czarno, bo to niby było czarne, ale to tam zdarty tam pod spodem, więc stwierdziłem, niech pomaluje to podwozie. Tutaj nadstawki też są pomalowane i dołożone są nadstawki, jak widzicie. Tutaj rejestracja, nic nie została uszkodzona. Światła też zostały wymienione na nowe, bo tamte się oczywiście popalili. Kable też, te złączki, te co się tutaj podłączy, to też zostali wymienione na nowo. Co, brony oczywiście, tutaj wejdziemy na dyszel tej przyczepy i wam zaraz pokażę. No oczywiście brony tak wyglądają, na piątki składane, opony są dołożone, opony też są pomalowane, żeby tak się błyszczały na czarno. No, tutaj też niebieski, tamte brony byli na zielono, te nasze, ale po wyremontowaniu, no to mówię, pomaluj te brony na niebiesko, będą fajnie wyglądać, bo ten zielony, no to się trochę już przejadł mi się w tych bronach naszych, więc niebieski, no to będzie... Kurde, widzę, dobra. Co, niebieski będzie fajnie to wyglądał. Opony, ale nie przedłużając, sprzedamy do Fenda, wychodzimy z tej przyczepy i jedziemy.
Zaraz ogólnie wam opowiem, ile dałem za remont tych maszyn. Ogólnie widzowie, też przyczepa fajnie wygląda. Myślę, że te przyczepy, które teraz mam, no to trochę zostaną, bo jak przydadzą się te przyczepy, a to będą takie ten do wywozu obornika, jak kupimy być może nowe przyczepy, ale ja jeszcze jak pijany trochę, ale dobra. Czekajcie, co tutaj, dobra, co? Już ten, tutaj oczywiście staw jest, co? To przyczepy nam zostaną trochę, bo to te przyczepy będą do obornika, takiej brudnej roboty. Tutaj teraz, gdzie tutaj ten zostawić? Chyba postawimy ten za gos, za stytem, za oborą z tyłu gospodarstwa. To zostawimy to wszystko, bo tutaj mamy tyle miejsca. A to brony oczywiście tutaj chyba weźmiemy włatkiem, te brony zdejmiemy, bo case'em tu nie będziemy ściągać, bo ten case no to by jeszcze połamał tu, a tutaj te widły no to ma ten, jest ok, ale co, wsiadamy do włatka. Zaraz będę wam mówił, ile za te maszyny wszystkie dałem. Za remont tych w sumie maszyn dwóch, ile dałem, ale to zaraz powiem, ale najpierw musimy postawić tutaj tą przetrząsarkę i tutaj też, dobra, postawiamy, odczepiamy wałeczek, odczepiamy przetrząsareczkę i tutaj podczepiamy z grabiareczkę i jedziemy zgrabiać. Dobra, podszczepiamy wałeczek, podszczep ten, no i dobra, i co, dlaczego to się nie opuściło, dobra, tutaj trzeba coś ten na kabel, czy nie, nic nie trzeba na kabel w tej skrawiarce, bo trochę gdzieś widzę, zapomniałem coś, czy się podłącza wałek w tej skrawiarce, tylko czy też ta skrawiarka ma kable i wałek, nie, też ten. Ale tu dzisiaj ruch na tej wiosce jest taki. Ciekawe, dlaczego tutaj jest taki ruch. Nie wiem. Być może niedługo się dowiemy. Kto wie, widzowie, kto wie. Ale tam myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Też widzowie, tutaj na to pole też poluję, gdzie kosiliśmy w tamtym sezonie na usługach, jak to kiszonkę. No to pole oczywiście poluję. O to pole też, po lewo też chciałbym mieć, ale to się zobaczy w przyszłości, co, gdzie i jak, ale to się jeszcze zobaczy. Bo to pole jest oczywiście trochę drogie, bo to pole jest. To pole się kupuje ten z lasem razem. Więc las byśmy trochę wycięli tego lasku i byśmy mieli duże pole. Ale tu trzy samochody za mną jadą, ale tu ten korek ja tworzę. Tutaj ogólnie to pole jest wielkie. Tutaj ogólnie to pole jest największe ten w okolicy, ale to należy do największego gospodarza na wsi. No, a ten może kiedyś pojedziemy do największego gospodarza na wsi, ale to się jeszcze zobaczy. Ogólnie tu trzeba zrobić najpierw poprzecznik. Rozkładamy to. Co tu nie jest rozłożone? Opuszczamy i oczywiście jedziemy. Dobrze, to robi dobrze. Co? Pewno się zastanawiacie, ile dałem też za remont tych dwóch maszyn. Za remont widzowie tych dwóch maszyn dałem 5000. Oczywiście, no, bo nadstawki też trochę kosztowali, bo takie nadstawki kosztowali 2000 go wyniosło. Nadstawki do tej przyczepy też. Brony, no to ten kupił na złomie, tylko pomalował, więc prosto powiedział tak, ważne, że nie kłamał, że kupił brony ten w sklepie rolniczym. To, ale ja myślałem, że co, 5000, możecie napisać, czy mało, czy dużo. Ja widzę, sądzę, że i tak to jest mało wzięte, bo za farbę jeszcze muszą policzyć farbę do tego.
Co, za robotę też swoją, ten swój czas, więc to i tak nie jest aż tak źle. No, też ogólnie też wiem, że ta skrawiarka jest za mała już na te łąki, co mamy, ale to, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no to ta skrawiarka w tym sezonie jeszcze wytrzyma, za sezon będziemy kupować oczywiście nową skrawiareczkę, bo już mi się nie uśmiecha tą skrawiarką ten robić, bo ta skrawiarka jest trochę za mała jak na nasze gospodarstwo, jak na razie. No, za mała jest, była dobra, ale w tamtym sezonie, a teraz jest za mała, jak mamy te, można tak powiedzieć, trzy łąki, ale ta trzecia łąka się tak jakby nie liczy, bo to jest łąka bardzo mała, ale tu trzeba widzowie by pasowało tak trochę zgrabić. Ale zaraz widzowie będziemy robić te wszystkie poprzeczniaki, będziemy robić, tu jeszcze zrobimy. O matko boska, zahaczyłem o drzewo. Tak, dobra, oczywiście jedziemy tutaj. Ale fajnie to wygląda, wam powiem, to zgrabianie. Jeszcze, wiem, w tym odcinku trochę nam to wolno idzie, ale to. Możecie widzowie mi ten. O matko, wysiadłem z ciągnika. Dobrze, że nic ogólnie nie jechało na drodze, bo byłby wypadek. Dobra, chyba się widzę przetnę, wam powiem tak. Albo tutaj zrobimy, albo tak. Albo ja już wiem, jak to zrobię. Dobra, jednak ja już widzę, wiem, jak to zrobię. Wszystko. Więc tutaj zrobimy coś takiego. O, tak zrobimy. Rzeczywiście przetniemy. Tutaj będziemy robić w tą stronę, a tutaj potem będziemy robić tak. Myślę, że to będzie fajnie wyjdzie każdemu. No dobra, więc tu oczywiście porobimy coś ze środka, bo dawno nic nie robiliśmy ze środka, ale ten pokos jest, tak patrzę, trochę gruby. Dobra, coś takiego. Ale to pięknie nam idzie. A ogólnie ciekawe, czy nasza prasa to zła. Ten pokos będzie idealny dla naszej prasy, bo ta prasa, no to nasza może się zapchać przy takim pokosie, ale może tam się nie zapcha, bo to jest jednak SIP, ma widzowie. Jest niby dobra prasa, ale my widzowie mamy trochę wąski podbierak w tej SIP-mie i może ten nie złapać, ale będziemy jechać powoli tym, ten którymś ciągnikiem, no to ten. No to może się nie zapcha ta prasa, ale to jeszcze zobaczymy. Ogólnie. Dobra, tutaj sobie wykręcamy, ale tu. Tutaj tak patrzę, no to trochę ten i jeszcze będzie na wierzch, to będzie trzeba łąkę, ale tu tam się nawierzę, no to. Może poza odcinkiem widzowie już tą łąkę nawiozę, żeby nie przedłużać ten. Żeby nie przedłużać tego sezonu już tych sianokosów, bo i tak oglądacie ten, będziecie oglądać cztery odcinki z tej łąki, więc to tak średnio wam powiem. Żeby to zaraz łąka wam się widzę nie znudziła. O, no i takie pokosy będziemy oczywiście robić, nie tak jak ten, ale to ten było dwa razy przejechane, bo matko boska, jaki ten Władek ma słabe hamulce. Dobra. No ciekawe widzę, którym traktorem będę zbierał belki. Czy Władkiem, czy Kejsem, ale obstawiam, że będę zbierał ten Kejsem belki. Ogólnie, bo tym Władkiem, no to się wyzbierałem, ten Władek już tak dobrze nie podnosi. Już nie dosięga ten. Ledwo co dosięgał do tej przyczepy. Dobra, tutaj już starczy, powiem. Ale pokosiki robi ładne, ale aby tutaj zrobić potem. No nie powiem, że nie widzę, przydałaby się ta większa zgrabiarka. Po tej łące widać od razu, żeby się przydała, ale to zobaczymy ten. Zobaczymy to ten. Ale światła ma. No, ale to też fajnie.
bo cofamy teraz widzowie, też widzę, przepraszam, że taki jestem ten mało rozmowny praktycznie, ale też jestem widzowie chory odnośnie, więc jak sami wiecie. Ale też widzę ten odcinek, chyba prawdopodobnie też widzicie we wtorek, bodajże, bo ja tam ten odcinek poprzedni nagrywam na niedzielę, więc ten odcinek widzicie we wtorek, więc oczywiście nie w ten wtorek, tylko we wtorek już ten, który to będzie już drugi ten, drugi tydzień września to będzie, więc nie wiem, więc tak, więc ja trochę nagrywam tych odcinków na zapas, ale to trzeba, bo to nie wiadomo jak będzie to wszystko. No, trzeba te odcinki ponagrywać na zapas, żeby byli z odcinkami ten odcinki ponagrywać jak odcinki, ale gorzej potem zrobić miniaturki odnośnie, ale to bo jedna miniaturka widzowie też może u mnie teraz na ten potrwać trochę ten minut, bo mają chyba najdłuższa miniaturka robiona, no to chyba ze 30 minut ustawiałem maszyny pod miniaturkę, tak się zastanawiam jaką to, ale to ten zrobiłem i jest fajnie, no ale te miniaturki no to też ten, ale gorzej z tym filmem, bo jeszcze trzeba wyrenderować, zmontować, wyrenderować, wstawić na YouTube'a, no to też ten się trochę schodzi z tym z tym filmem, ale to tam nie narzekam widzowie wam powiem. Dobra, chyba zrobimy tą stronę i będziemy kończyć ten odcinek, żeby was zaraz nie przynudzić ogólnie. No. A więc co, dojedziemy widzowie do końca, więc co, ja widzę w tym odcinku się z wami żegnam, widzimy się już w kolejnym odcinku już za 2 dni, co, na razie, cześć.